czym według Pani jest mobbing? Mobbing to jest... Ktoś atakuje drugiego człowieka po prostu. Ktoś? Znęca się jeden na drugim. Dokucza mu. Mobbing, no, czyli szef znęca się nad swoimi pracownikami? Nie wiem, prześladowaniem kogoś. Na jakich zasadach? No, dręczenia go. No, znęcanie się nad słabszymi psychicznie, tak? Też... Jak należy sobie z nim radzić? Zgłaszać się odpowiednio. Gdzie? Do odpowiednich instytucji. A czy kiedyś panu się zdarzyło być ofiarą mobbingu? Nie, ja sobie na to nie pozwolę. Tam, gdzie ja pracowałam w sklepie, to coś takiego było. I jak na to reagowała pracownica? Oni mają totalnie to gdzieś, jednym słowem. Pracownice? Pracownice, tak. Bo żadna za nikogo się nie wstawi, bo każdemu chodzi o pracę, tak? No wie pani, no to jest presja, to jest utrudnianie życia, to nie jest przyjemne. To prowadzi do chorób psychicznych, do problemów. Współczuję tym, którzy tego doświadczyli. A gdzie należy nie zgłaszać? No na pewno nie wiem, gdzie trzeba zgłaszać, ale nie można tego zostawić. No to jest prześladowanie przez kolegów z pracy, przez pracodawcę, przez przełożonych ogólnie. Tak mi się wydaje. Nie wiem, bo jestem na emeryturze, a kiedyś tak nie było. Znęcają się w inny sposób też, jakby powiedzieć, próbują zastraszyć. Jeżeli są kobiety, a mężczyzna jest szefem, no to wiadomo, nie? Co? Próbuje na niej wymusić przez zastraszanie współżycie. Delikatnie mówiąc, przemoc, prześladowanie kogoś, narzucanie mu własnych żądań wbrew mojej woli, o powiedzmy tym, tak się wysłowię. Mobbing w pracy jest prześladowaniem pracownika przez pracodawcę. W jaki sposób? No w różny sposób to się może objawiać. Na przykład? Na przykład, nie wiem, ciągłe skargi na tego pracownika, bezpodstawne. Różny sposób. Czy zdarzyło się pani być ofiarą mobbingu? Na szczęście nie. A wie pani, jak należy reagować na mobbing? Na pewno trzeba to zgłosić. Gdzie? Do Państwowej Inspekcji Pracy na przykład.